O co tak naprawdę chodzi w fotografii sprzedażowej? Otóż istnieją dwie zasady, których musimy się trzymać, wykonując takie zdjęcia. I o tym musimy przede wszystkim myśleć. Pierwszy punkt to jest pozysk klienta, a drugi punkt to jest sprzedaż. My jako fotografowie musimy o tych dwóch punktach pamiętać i kierować się tymi zasadami przy każdej naszej sesji zdjęciowej. Weźmy na przykład fotografię nieruchomości, którą zajmuję się od wielu, wielu lat. Głównie pracuję dla biur nieruchomości, czyli dla firm, które wystawiają nieruchomości na sprzedaż bądź wynajem. I moim zadaniem, jadąc na taką sesję zdjęciową, jest pokazanie danej nieruchomości, danego mieszkania czy domu w jak najlepszym świetle. To znaczy pokazać na przykład, jaki jest rozkład, ile jest pomieszczeń, jakie są atuty przede wszystkim. Nigdy na zdjęciach nie zdradzamy wad danej nieruchomości, bo po pierwsze, no, takich rzeczy się nie zdradza, a po drugie, chcemy, żeby ten potencjalny kupujący odwiedził tą nieruchomość, musimy cały czas o tym myśleć. A po trzecie, tak naprawdę, jeżeli dla nas jakaś wada jest w nieruchomości, dla drugiej osoby może być to na przykład zaletą. Naszym zadaniem jest zobrazowanie całego opisu nieruchomości. To znaczy, wchodząc na dane ogłoszenie nieruchomości, oczywiście macie zdjęcia, spacer wirtualny i opis. I my ten opis musimy zobrazować. Czyli pokazać widok, czy kuchnia jest otwarta, czy zamknięta, wielkość łazienki, ogólny rozkład, czy jest dużo światła w mieszkaniu, czy mieszkanie jest ciemne. Także te wszystkie naprawdę informacje są dla nas istotne. No ale dobrze, dzisiaj chciałam się zająć miniaturą. I to jest druga strona medalu. Wrzucając już ogłoszenie na dany portal, musimy wybrać tą idealną miniaturę. I teraz, co ta miniatura powinna zawierać? Przyjrzyjmy się miniaturom na Autodomie. Czym musisz się kierować, żeby wybrać tą najlepszą miniaturę? Przede wszystkim dobra jakość zdjęcia. Upewnij się, że zdjęcia są ostre, dobrze naświetlone i wyraźne. Kadr i kompozycja, czyli wybierasz kąt, który najlepiej ukazuje nieruchomość. Możesz zastosować szeroki kadr, ale niekoniecznie. Najważniejsze jest to, żebyś skupił się na najbardziej atrakcyjnych cechach nieruchomości. Na przykład przestronny salon, nowoczesna kuchnia czy piękny ogród. Kolory. No umówmy się, nie możemy wystawiać czarno-białej miniatury. Raczej stosujemy żywe i atrakcyjne kolory, które przyciągają wzrok. Ciekawe detale. Jeśli widzisz ciekawe detale, takie jak wyjątkowe architektoniczne elementy, designerskie wnętrza, nowoczesne urządzenia czy luksusowe wyposażenie, okej, to możesz umieścić na miniaturze. Napisy i grafika. Dobrze. Dodaj napisy lub ikony, które podkreślą ważne cechy nieruchomości, na przykład basen, ogród, parking czy bliskość do plaży. Ale uważaj, unikaj przesadnego zatłaczania miniatury. Za dużo informacji to też nie jest dobra strona. Ważnym aspektem jest również wymiar emocjonalny. Staraj się uwiecznić atmosferę nieruchomości. Jeśli sprzedajesz przytulny domek na wsi, postaraj się uwiecznić ciepło i spokój tego miejsca. No i testuj i analizuj. Wypróbuj różne warianty miniatur i monitoruj, które z nich przyciągają najwięcej kliknięć. To pomoże Ci dostosować podejście do preferencji swojej grupy. Pamiętaj, że celem przyciągającej miniatury jest zwrócenie uwagi, ale także dostarczenie wystarczającej ilości informacji, by potencjalny klient chciał zobaczyć więcej.